Dzisiaj na Uniwersytecie Zielonogórskim oficjalnie zainaugurowano powstanie Zielonogórskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej. Inicjatorami i organizatorami tego przedsięwzięcia są Wojewódzki Szpital Kliniczny imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze oraz Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dzisiejsze wydarzenie ma istotne znaczenie z punktu widzenia faktycznego współistnienia teorii i praktyki, otwierając nowe możliwości rozwoju zarówno na płaszczyźnie akademickiej, jak i w warstwie czysto praktycznej, co jest niezmiernie istotne w procesie kształcenia, zwłaszcza w perspektywie tworzenia nowego kierunku na uniwersytecie, jakim jest właśnie fizyka medyczna. W tej chwili do zawodu trafia dużo młodych ludzi i dobrze, że zdają sobie sprawę z tego, że żeby dobrze wykonywać ten zawód, trzeba przez cały czas się uczyć. A ponieważ mamy sprzęt tak nowoczesny, że bez codziennej nauki, wprowadzania tych nowych technologii, wykonywanie zawodu fizyka medycznego jest niemożliwe. A wydaje mi się, że gdzie lepiej można się uczyć, jeśli nie na uczelni, a jeśli mamy Uniwersytet Zielonogórski prawie że za miedzą, to grzechem byłoby nie skorzystać z takich możliwości. Nowe otwarcie i współistnienie oparte na obopólnych korzyściach podkreśla również dziekan Wydziału Astronomii i Fizyki profesor Georgi Melikidze, który zwraca także uwagę na podobieństwa i cechy wspólne w procesach badawczych w fizyce medycznej i na przykład astronomii. Często pytają mnie, co ma wspólnego astronomia i fizyka medyczna. Otóż okazuje się, że dość dużo, ponieważ współczesna astronomia to jest dostajemy dużo danych i trzeba te dane, to tak zwany data analysis, zrobić z tego, żeby wyciągnąć informacje. Dokładnie to samo jest w medycynie. Nie? Dostają dane na przykład z różnych takich aparatów, które służą do obrazowania i z tego trzeba wyjąć tą informację o chorobie pacjenta. Istotnym punktem dzisiejszego wydarzenia była prezentacja ultranowoczesnego akceleratora Varian, który znajduje się w Wojewódzkim Szpitalu Klinicznym. Jest to obecnie najnowocześniejszy na świecie sprzęt używany w radioterapii nowotworów.